Hej, cześć wszystkim, z tej strony Plastuch. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku gry Dicey Dungeons. Znowu mnie nie było tydzień, albo nawet dwa. Wiecie co, problem polega na tym, że mam pracę taką, a nie inną, czyli mam pracę na zmiany. Mam pierwszą, drugą i trzecią zmianę, czyli jak jestem na drugiej od 15 do 23, to mam czas, kiedy nagrać rano. Jak mam nocną zmianę, to ja praktycznie śpię później cały dzień, budzę się 16. A jeszcze pasowałoby coś zjeść, może coś ugotować, trochę życia prywatnego mieć. Więc kurde, postaram się naprawdę, robię co mogę, też walczę z własną żoną, żeby dała mi trochę spokój. Ale wiecie jak to jest z kobietami, nie? Nie no, żartuję oczywiście, że nie. Dobra, no to co, jedziemy dalej. I tak, wojownik i złodziej mają po 3 kostki, reszta ma po 2, więc myślę, skoczymy sobie robotem. Rozdział 3. Brak licznika procesora, tworzy dowolne kości jakie chcesz, 50% szans, że wyposażenie losowe zniknie. No jest to trudne, bo to znikanie wyposażenia nie jest jakieś super, więc będziemy musieli się zaopatrzyć w same najlepsze wyposażenia, żeby móc z czegoś skorzystać. Zagłada niekończąca się rozpacz. No i wiadomo. No i co my mamy? Muchawka. I zadaj obrażenia max 5. No to dobra, no róża w broni skarbu. No i co? 50% rzutów daje błędy. Czyli trzeba korzystać, póki można, bo jak się wyciąga z tego, no to jest 50% szans, że będziemy mieli przypał. Dlatego piąteczkę. Tyle. Rzuć 2 dodatkowymi kośćmi. No dużo tych obrażeń bym powiedział, zrobił. Ale no niestety. Róża nie jest zbyt fajnym przeciwnikiem, sama umiejętność cierni jest bardzo, bardzo w porządku, bym powiedział. Dodaj tarczę. 8 życia na 24? No, może być ciekawie. Dajmy sobie tak, nieparzysta tak. No i niestety. Zadaj obrażeń. Na szczęście nie bije. Tarcza, z tego co pamiętam, chyba przechodzi na następną turę, więc... Nieparzysta. 1, dobra, tarcza wielokrotnego wyboru, więc najpierw 6. No i ginie, elegancko. Elegancko, mamy następny poziom. 4 maksymalnego zdrowia więcej. Odwróć kostkę na drugą stronę, podwój wartość kostki. Podwój chyba. No i dobra, idźmy dalej w takim razie. I co my mamy? Pianka, czarodzieja i alchemiczkę. Alchemiczkę widzę pierwszy raz. Skarbu nie mamy żadnego. To jest tak trochę dosyć lipa. No ale dobra. Chodźmy na czarodzieja. Nie wiem, czarodziej wydaje mi się jako tak łatwiejszy. 5. 1 tarcza. 6. Elegancko. 4. No i niestety. 1. Zadaj 5 obrażenia, zabrać 2 kostki. Okej, okay, tarczę mieliśmy, więc aż tak nam to nie boli. No tak, zapomniałem. Zapomniałem! Okej. Okay. No i nie działa. Kolega. I 3 serduszka tak naprawdę będziemy mieli. A jakie? To już się zobaczy, nie? W sensie chodzi mi tutaj. 5. 1. 6. No i niestety, to już sobie mogę ciągnąć. 1, szkoda. 4. 3. Muszę wziąć 1. I 2. I 5. O Jezu, co ja zrobiłem?
podły wartość kostki. No już nic nie mamy do zrobienia. Jeden zdrowia. Źle to wykombinowałem. Ten jeden zdrowia właśnie nas zaboli. Miał być łatwy ten czarodziej, daj sobie. To muszę, bo nie będę ryzykował, że mi się to wyłączy. A nie chcę używać na jeden życia mojej mocy. Weźmy sobie może jabłko tak prowizorycznie? Czy nie? Weźmy sobie. Mamy dwa, więc myślę, że jabłkiem powinno być troszkę łatwiej. I mamy dwie kostki. I teraz tak. Czwórka, jak odwrócimy... Aha, bo to jest podwój. No tak, to nie jest odwrócenie. To szóstkę mogę wsadzić tu. Piątkę mogę wsadzić tu. Czwórkę mogę wsadzić tu po prostu. Jedynkę tu. Szóstkę tu. Trójkę. Jak odwrócę to... Gdzie szóstkę? Bo to jest podwój. Cały czas zapominam. No i nie działa. Coś te kurde? Dobrze, że to jabłko wzięliśmy, bo mogłoby być lipa. 5. 5 obrażeń. Tarczę musimy sobie skorzystać. O. No i tyle tak naprawdę, nic więcej nie zrobimy. No bez kitu, nie? Jak ciężko z tym wyłączaniem. Pięć. Aha, no jest podpalona, więc tak średnio, żebym z niej skorzystał. I się wyłączyło. Żeby nas tylko chłopak nie zabił. 3 życia. I akurat... O Jezu! Nie mogę. Podwój wartość kostki. Jak tego użyję, to nie zginę, a go zabiję, tak. Ja nie wiem. Nie zaczyna się fajnie, nie zaczyna się fajnie, mamy pełne zdrowie. Rubinowa broń. Rzuć dowolną 4 kostką, by aktywować. Zadaj obrażenia razy 2. Graliśmy kiedyś na to i nie było to w porządku, bo zużycie 4 kostek no jest dosyć trudne. Jest dosyć trudne, więc dajmy sobie długi miecz niewrażliwość na błędy. Czyli nam się to nie wyłączy, zawsze będziemy mogli z czegoś bić. Więc jest moim zdaniem w porządku. Dokładnie. I teraz tak. Podwój. Cyk. No i niestety. I niestety, nim więcej tego ekwipunku będziemy mieć, tym będzie lepiej. Zmień się w niedźwiedzia? Co to jest zmień się w niedźwiedzia? Okej. To sobie wrzućmy tu. Podwój wartość. Weźmy 6. Gdzie tu 6, tu 4. 1. Tarcza. Nie zabijemy jej. Nie... To jest... no właśnie. Wątpiłem, że będzie to do wykonania. Ja pierniczę, jak to bije w ogóle. Podpal wszystkie kostki. Tych nie podpalisz, przyjacielu. Na szczęście po tobie. Tylko, że mamy chyba 15 zdrowia. Na szczęście mamy jedno jabłko zachowane. Zadaj obrażenia 10. To jest spoko, ale jest za duże. A mamy tylko jeden slocik. Więc... No nie. Kowadełko, stereo głowy. Musimy mieć... Zabić 2. Stereo głowy, myślę. Bo odblokuje nam kowadełko, jak i... Jezus Maria, przepraszam. Kowadełko, jak i jabłko. Więc teraz tak.
szóstkę sobie weźmiemy. Piątkę sobie weźmiemy. Piątka idzie tu, szóstka idzie tu. Jedynka. No i tyle tak naprawdę. Tą tarczę jakbyśmy mogli ulepszyć, to byłoby naprawdę super. No niestety osłabienie. Ale to... A, za piątkę trzy tarcze, tak? Okej. Cyk. Pięć nie mamy, no to wpakujemy w tarczę. I teraz tak. No... No właśnie to jest to, 50% szans, rzut monetą praktycznie. Rzut monetą praktycznie, co się wydarzy. Niewrażliwość na błędy, zadziałało. Max 3 obrażeń. No i tak się zepsuło. 5. 3. Proszę bardzo. No i musiało się coś zepsuć, to jest ciężkie do zrobienia. W tej turze brak obrażeń. Chusteczka, yellow. Jakbyśmy tą niewrażliwość na błędy ulepszyli, to byłoby super. Dokładnie. Hej, to ty, wchodź śmiało, coś sobie ulepszymy. Plus 2 obrażeń, to jest naprawdę spoko. Tarcza 4 tarczy dodaje, tmuchawka zadaje po 4 obrażeń. To też nie jest całkiem głupie. Tu szóstkę mogę wsadzić, no to jest nic ciekawego. Dmuchawka albo magiczna tarcza, jeden tarczy więcej. Dajmy sobie może najpierw długi miecz. Weźmy sobie obłóżko. No i co? Z klucznikiem czy... Jeśli przeciwnik wyrzuci coś tam, ta kostka jest zablokowana, zadaj obrażenia. Weź nową kostkę. Piłka do żonglowania wydaje mi się spoko. Dlaczego? Bo daje nam nową kostkę. Nie generowaną z... generatora? Jeśli mogę to tak nazwać? Chodźmy sobie może na ogniomistrza. W takim razie. Chociaż mogłem jabłko zapobiegawczo wziąć, ale powinniśmy dać radę. I teraz tak, max 3, czyli... O, właśnie, zepsuło się tamto, ale tu mam nową kostkę. Mam trójkę. Podwój wartość kostki będzie szóstka. I chętnie z tego skorzystam. Nieparzysta, czyli 1, 5, 6, no i niestety się zepsiło. 4 kostki ma nasz przyjaciel, z samych parzystych korzysta, czyli no nie. Na nasze nieszczęście 2 szóstki. Na nasze nieszczęście 2 szóstki i na nasze nieszczęście mamy 2 i 1. Więc... Poważnie. No dobra, no. Cyk. Tarcza. 5. To wsadzę tą 1, tak w razie czego jakby się miało zepsuć. Dokładnie. No i niestety. 6 na 34. Znowu 2 szóstki. Ale będziemy mieć 2 darmowe kostki. Dzięki temu. Więc nasz przyjaciel po prostu ginie. A my mamy pełne zdrowie. My mamy pełne zdrowie. Dokładnie, zwiększone jeszcze o 4. Zadaj obrażenia 5, wywołaj porażenie 1. I wiecie co? Weźmiemy to. Weźmiemy to. Porażenie jest lepsze niż podpalenie. Bo podpalenie zadaje tylko 2 obrażenia. A na porażeniu musi zużyć kostkę, żeby użyć ekwipunku. I teraz tak. Trójka. I tu nowa kość. Elegancko 1. Piątkę sobie weźmiemy. Tu się nam zepsuło. Czwórkę weźmiemy, nam się zepsuło. Weźmiemy 6 i po prostu wsadzimy. Połowa zdrowia w pierwszej turze. Gość ma tylko 1. Kostkę. Zadaj obrażenia, zwróć kostkę. Na szczęście 2 z powrotem wypadła, więc nie ma jak z tego korzystać dalej. Ale dobra, no to
3, dziękuję. Działa. 1, porażenie. 6. Siema! Plusznik łatwiejszym przeciwnikiem niż ogniowym, trzeba będzie zapamiętać. No i co? Chyba tyle na tym piętrze. Bierzemy jabłko, żeby uzupełnić zdrowie i idziemy dalej. Super triada przed nami i Rohatyniec. Rohatyniec jest bardzo potężny przeciwnik, bym powiedział. Więc... żeby mieć poziom, potrzebujemy zabić ich wszystkich. Więc... pójdziemy chyba na super triadę, bo jest poziom trzeciego. Wysoka odporność na truciznę. No my nie mamy trucizny, więc easy peasy. Zadaj obrażeń jeden za każdy jeden... na każdą truciznę użytą na wrogu. No, no to jest dosyć ciekawe, bym powiedział. Cyk, znowu trójka, więc weźmy jedynkę. Elegancko, dwa razy na tym, ale się zepsuło. Mhm. Dodaj tarczę. Trójkę. Szóstka. Piątka, niestety. Ale to już wszystkie powinny działać do końca, dokładnie. 12 na 32. Nie jest źle jeszcze, to mu wyłączyło, no to ale to sobie jeden kiosel. O, i nie weszła trucizna elegancko. Jest szansa, że zabijemy tej duże. Dwójka. Jeden. Szóstka i elegancko. Bez straty zdrowia, bym powiedział. Wydaje ci się, że możesz pokonać drzewa? Dobrze się czujesz? Drzewa poczekają, zjedzą cię, jak cię nie będzie. No, no to fajnie. To fajnie, bym powiedział. Fajne fantazje i fetysze, jak to mówią. Zadaj obrażenia 3 użycia w tej turze. Minimum 3. To jest takie mech. Kraken. Na szczęście nie musimy zużywać jabłka po walce z driadą, więc jest to w porządku. Więc tak. Trójeczka. Była kostka jedynka, elegancko. Jedynka. Piątka, niestety, więc szóstka, cyk, tyle. Co ty robisz, przyjaciół? Parzysta. Rzuć klątwę. Klątwy nie są fajne. I oślep dwie kostki. Ale ja wiem, co biorę, więc... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Halo? Uważnie są losowo? No nie, no bez jaj. O, tu była jedynka, dobrze, jeden, dwa... To nie jest trójka. Klątwa, no nie. To tak trochę... Głupiałem? Tu była szóstka. No to naprawdę one są losowe, ale jaja. Ale na szczęście... O nie, ma czwórkę jednak, więc... No szkoda. Byłem przekonany, że sobie z tym poradzimy. A nie, to nie klątwo, z oślepienia. Byłem przekonany, że sobie damy radę z tym oślepieniem, a to jednak sprytnie. To jest większe niż 3. Dajmy tu. 5 to było. To mi się zepsuło. Dalej większe niż 3. I parzyst, czyli tu mamy 4. Albo 6. Dajmy tu. To była 6. 1. No i... Oj, dwa życia, nie? Dwa życia i teraz nas trochę sprzeda nam obrażeń. Niestety, na szczęście nie rzuci klątwy, więc co bym nie zrobił, to i tak chłop nie żyje. Dokładnie. 4 doświadczenia. I teraz tak, przed walką z Rohatyńcem wziąłbym sobie jedno jabłko. I chodźmy na... na Rohatyńca. Oho, ho, jak się śmieje. Dobra, 3 tu. Znowu trójkę. Więc weźmy sobie jedynkę. Poraźmy go.
trójkę wsadźmy tu. Dwójkę wsadźmy tu. Szóstkę, elegancko, mam szóstkę, nie muszę jej korzystać, bo to mi się nie zepsuje. Piątka, szlak. Cztery, dobra. Dobra. No i elegancko. Nawet spoko wyszło, 20 obrażeń w pierwszej turze. Topór bitewny wyłączony. Jezus, 8 obrażeń boli. No Rohatyniec bije okropnie. Tarcza nam się wyłączyła, niedobrze. Porażenie. 5, więc tu sadamy piątkę, szóstkę. Koniec tury. Sześć obrażeń. No to boli, to boli strasznie. Ale dobra, co bym teraz nie zrobił, to chłop ginie. Nie tu. Tu. No i elegancko bym powiedział. Mamy pełny poziom, następny... Boże, pełny poziom, pełne zdrowie, następny poziom. No nie, no wezmę coś, bo muszę, ale nie jestem zadowolony z tego lootu. Nie, nie, nic z tego. Dobra, następne pięterko, a ja na chwilę was przeproszę, bo muszę się napić, bo rzeczywiście gardło mi nie daje spokoju, także zaraz wracam. No i dzień dobry, i jestem z powrotem. Patrzcie za chwilę przerwy. Znaczy, wy to pewnie nie odczujecie kompletnie. A jednocześnie kurier do sąsiadów dzwonił. Także całe szczęście, że akurat w trakcie cięcia, jak to mówię. Dobra, no to co? No nie chciałem tak. Tak też nie chciałem, o Boże. Dobra, dajmy to dwa tu. Sześć mogę na końcu zawsze brać przecież. Pięć. Dajmy pięć. Cztery. Się pewnie zepsuje, jak to wezmę. No pewnie, że tak. Lipa, lipa straszna, że ta jedynka na początku się zepsuła. Jeszcze klątwa weszła. O, 10 obrażeń. O, jak przyjemnie, jak fajnie. Być nową kostką. Poważnie, akurat to. Nie. Ej, no co jest? Dobra, to się zepsuło, więcej nam się już nic nie zepsuje. To trzeba będzie ulepszyć, żeby to więcej biło niż po dwa tylko. Ale że nam się znowu porażenie zepsuło, to jest po prostu jakiś drama. Dobra, 4 obrażeń, to nie boli. Jeden. Dziękuję. 3. Dobra, tarcza. Tarcza pal 6. 5. Fajnie. Teraz się powinno zepsuć. Ale to się nie może. Elegancko. Elegancko bym powiedział. No musimy sobie tą dmuchawkę ulepszyć, żeby biła po 4. Jak będzie bić po 4, to już będzie naprawdę bardzo fajnie. Ognik czy wilkor? Chyba ognik, bo jabłko. No i jabłko w sumie możemy już, ale... Powadełko jest. Powadełko mnie bardziej jara niż sklep. Od naszego ekwipunku chyba już zmieniać nie będziemy. Tak mi się wydaje. Jedynka. Trójka. Czwórka. Piątka. Dobra, to się zepsuło. To się zepsuło. Nie może. No tak jak mówię, to rubinowe coś tam. Fajne. Wywołaj zniknięcie. Usuniesz mi ekwipunek? Fajnie. Naprawdę. Super, świetnie. Teraz jedynkę. Nie będziemy z tego używać. Nie mam zamiaru marnować
Zdrowia. Minimum 4. Na szczęście tylko jedna czwórka. A nie wiem, nie pamiętam co to zniknięcie robiło. O, świetnie. O, jeszcze lepiej. Elegancko. Tam jabłko mieliśmy, jedno, dokładnie. Cyk, cyk. I ja chcę... No, no, no. To jest ciekawe. To jest ciekawe, zadaj 10 obrażeń. To jest... Może w sklepie będzie jeszcze ulepszenie. Chodźmy na Wilkora. Jeśli będzie w sklepie ulepszenie, to bierzemy od razu. Dawaj, dobra, jedynkę elegancko. Piątkę wsadźmy tu, żeby nie stracić. Piątka znowu. Tarcza. Piątka niestety, to się akurat zepsuło. Dobra, może damy radę, może damy radę. On będzie na strół. Rzuć klątwę, o jak fajnie. O, jak ja jestem fanem klątw w tej grze. Jedynka. Mamy klątwę, więc pasowałoby ją spalić. Dokładnie. Piątka. Dwójka. Tu. Mamy piątkę. No szóstkę wezmę. No. Jeden zdrowia, nie? Jeden zdrowia, żeby nas to nie zabolało jakoś bardzo. 19 zdrowia. Miejmy nadzieję, że z tym gargulcem, co nas walka czeka, nie przegramy. Jabłko? Ulepszenia też nie ma. O kurczaki. O kurczaki. No dobra, no ulepszamy ten zwiechę systemu. Mam nadzieję, że nie pożałuję tego wyboru. Jeden i dwa. Elegancko. 10 obrażeń. Trójka. Nowa kostka. Trójka na tarczę. Tarcza obowiązkowo musi wejść. 5. Elegancko. Teraz się będą same psuły. Ładnie, więc cyk. 22 na 48. Powinniśmy dać radę, tak mi się wydaje. Przelosuj inną wartość. O Jezus. Zablokuj jedną kostkę. No dobra, okej. Okay. Z blokadą kostki to my sobie damy radę. Ważne, żeby trucizny nie było. Nie możesz używać kostek, więc weźmy sobie co. Ładnie. 1 i 2. 3. 6. Mamy szóstkę, więc. Teraz się zepsuje, jak to będzie. Trzymajmy kciuki, żeby zepsuło się prawe. Niestety. A, dobra, nie wiemy. I tak nie żyje. Dobra, poszło nawet fajnie. No to dmuchaweczka. Do takiego obrotu sytuacji, że z poziomu dostaniemy powadełko, to żem się nie spodziewał. O, witaj, właśnie uzupełniałem pamiętnik i nie miałem dobrej historii na dzisiaj, ale twoja sromotna klęska w walce będzie się nadawać wprost idealnie. No, zobaczymy. Jocha. Okej. Mnie to nie boli. Póki nasze porażenie się nie psuje, to mnie to totalnie nie boli. 3. 5. O, szkoda. 4. Już nam się to nie zepsuje. Same jedynki. Okej. Cyk. Okej.
Okej, ale my mamy kostki za te uderzenia. I akurat nie te, co chcieliśmy. Hehehe. Użyję tego, no. Tego użyję. Tego użyję. Pijemy, nie ma co się cackać z nią i się, o nie. Nie ma co się cackać z nią, mi się wydaje. 4 to wsadzimy tu, 6 to wsadzamy tu. Elegancko bym powiedział. No podpaliła 2 razy, no ale... Czy to coś robi? Absolutnie nie. Hello. I... Fajno! Daliśmy radę. Jedno muszę ci oddać, twoja wytrwałość jest godna podziwu. Ciągle myślisz o pragnieniu swego serca? Walczysz o tę jedną wspaniałą nagrodę? No to kręcimy. Niech zgadnę, co będzie. Pewnie samochód. O Jezu, ile ja bym dał za to, żeby samochód wygrać. O. You choose, you lose. Osiągnięcie odblokowane. Wyzwanie ukończone. Co odblokowaliśmy? Robobot. Ulubione jedzenie, lasery. Zawód, lasery. Hobby, też lasery. Dlaczego wszedłeś do lochów? Miało tu być fajne lasery, ale nie było. No nic, ja nazywam się Plastuch. Fajnie, że spędziliśmy razem trochę czasu. Mam nadzieję, że się wam podobało. No i co? Zapraszam was na następny odcinek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!